nasza naklejka. Amatorski rajd samochodów terenowych Vertep jest organizowany od 1992 roku przez Warszawski Klub Miłośników Jazdy Offroad. Przez 14 lat udało się doprowadzić do skutku aż 25 imprez adresowanych do amatorów, co może świadczyć o popularności tej dyscypliny sportów motorowych. Po raz pierwszy trasę rajdu wytyczono w rejonie Wyszkowa. Baza i start znajdowały się w znanym skądinąd Kamieńczyku. W ciągu dwóch dni załogi miały do przejechania dwie pętle wokół Wyszkowa i Łochowa. Na kolejnych kilometrach trasy, wytyczonej leśnymi duktami, polnymi drogami szutrowymi i asfaltowymi łącznikami, zlokalizowano próby przeprawowe, odcinki specjalne na czas i triale, na których liczyła się precyzja przejazdu. Zaliczenie każdej z prób należało sfinalizować przejazdem przez punkt kontroli. Jak się okazało, najtrudniejsza była przeprawa przez rzekę Liwiec. Chociaż organizatorzy ostrzegali, że na trasie będzie dużo wody, forsowanie rzeki w temperaturze poniżej zera i sypiącym śniegu wymagało nie tylko stosownych umiejętności, ale także profesjonalnego przygotowania samochodów. A gdyby za pierwszym i kolejnym razem się nie udało, nieprzemakalnego stroju. Co prawda na największego pechowca czekała nagroda pocieszenia, ale w takich warunkach to raczej marna pociecha. Słabo to widzę. Jedziemy, Marysia! Po dwóch dniach walki z przyrodą, temperaturą i sprzętem na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej uplasowali się Jacek Ambroziak z Michałem Knyziakiem w Suzuki Samurai. Drudzy byli Michał Gołębiewski z Jakubem Oberewiczem w Łazie. Trzecie miejsce należało do Arkadiusza Dobrogowskiego z Maćkiem Chełmickim w Mercedesie G. Również do nich należał Puchar 35, którym po raz pierwszy w historii imprezy uhonorowano najlepszą załogę wśród najlepiej uzbrojonych, czyli dysponujących najlepszym sprzętem. Specjalny dyplom pomroczności jasnej odebrał Paweł Kos za staranowanie szlabanu kolejowego w Łochowie. My gratulujemy wszystkim uczestnikom Vertepu samej decyzji startu i okazanego hartu ducha. Słucha, jesteś? Słucha, no najmłodsza zawodniczka jest. Kurtka brudna? A nie mam innej, a dzisiaj idę do kościoła. O, chyba nie zdążysz do kościoła.